Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Damiano dla projektu Find Yourself. Witam Was w serii pytań i odpowiedzi. Jakiś czas temu dostałem pytanie od Violety. Viola pyta o oświecenie. Także nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania. Cześć, dziękuję za filmiki, które nagrywasz. Przyszło mi takie pytanie jakiś czas i nie umiem znaleźć odpowiedzi. Czy można to stracić? Czy można stracić oświecenie? Przepływ kundalini? Pytam dlatego, gdyż przez kilka ostatnich miesięcy miałam fajny flow, a od kilku tygodni czuję, że jestem w miejscu, że przestałam się rozwijać. Nie wiem, czy to noc duszy. Dziękuję. Generalnie, dla mnie osobiście, nie można tego stracić. I w zasadzie to, co takiego ktokolwiek miałby stracić? Dla mnie przebudzenie czy oświecenie to jest zwrócenie uwagi na to, że życie to jest świadomość. Że całe twoje życie dzieje się w tobie, a to kim jesteś, to jest świadomość. Że całe twoje ciało to jest świadomość. Że twój umysł jest świadomością. Że pomiędzy twoimi myślami jest świadomość. Nawet twoje myśli są zbudowane ze świadomości. Nie można uciec od świadomości. Życie zaczyna i kończy się na świadomości. Tak na dobrą sprawę nie można od niej uciec. I tym jest oświecenie. Wiąże się z tym wiele różnych takich doświadczeń czy zjawisk, jak na przykład utrata poczucia czasu, albo utrata tożsamości, albo utrata przywiązania, albo rozpłynięcie się z rzeczywistością, stany mistyczne, samadhi, zlewanie się z wrażeniami percepcji, albo zlewanie się z poczuciem pustości, nieskończoności. Czasami pojawia się nihilizm, czasami pojawia się depresja, czasami pojawia się taka nostalgia, czasami pojawia się taki wyrzut kreatywności, nagle przestajemy zwracać uwagę na niektóre rzeczy, które wcześniej nas fascynowały, a potem interesuje nas coś innego, zmieniamy nasze życie, zaczynamy odkrywać, co to znaczy być sobą, czym jest nasza osobowość nieuwarunkowana, mam tutaj na myśli ten naturalny stan bycia, tak? I nasze takie naturalne tendencje, bo każdy z nas jest inny. No i wraz z odkrywaniem świadomości pojawiają się różne niuanse. No i jednym z tych niuansów jest właśnie fajny flow. Czym jest flow? Flow to jest stan przepływu. To jest stan, gdy angażujesz się w działanie, w to, co się dzieje tu i teraz i nie czujesz oporu. Znika opór. Wszystko dzieje się samoistnie. Czujesz tak, jakbyś nie wkładał w to wysiłku. Nie musisz nic robić, wszystko się dzieje samo. I na początku, gdy się rozwija swoją własną świadomość, czy to na przykład oglądając filmiki, tak, bo to jest forma rozwoju, ja w tej chwili stymuluję wasz umysł, żebyście sami dochodzili do poznania świadomości, albo poprzez medytację, albo poprzez satsangi, może zażywanie psychodelików, może w formę jogi, może jakieś inne praktyki, kontemplacje, tak, self-inquiry, drążycie dziurę do świadomości. Tak jakby przygotowujecie wasz umysł na wgląd. I gdy umysł rozpoznaje, że sam z siebie jest iluzoryczny, bo ciągle zmienia swój kształt i to, czym on jest w esencji, to jest właśnie czysta świadomość, no to czujemy taką ulgę. No bo kurczę, teraz nie muszę brać niczego osobiście, tak? Teraz nie muszę się tak przywiązywać do siebie, tak? Jak nieraz może słyszycie na różnych satsangach, czy słuchacie Eckharta Tolle, Mojego, może byliście gdzieś u Patrycji, tak? Pruchnik, u Niti, może byliście u kogoś innego, u jakiegoś innego nauczyciela, może przeczytaliście jakąś książkę, może Eckharta Tolle, albo Antonego de Melo, albo kogokolwiek innego, to macie ten taki wgląd, macie ten przebłysk świadomości, bo każda wiedza, każda mądrość, która pochodzi ze świadomości, powraca człowieka do świadomości. Ja się nieraz śmieję, bo napisałem książkę, tak? Chwalę się tą książką już tyle lat. Jeszcze pewnie będę się trochę chwalił, nim dojrzeję, żeby ją wydać. Tak się nieraz śmieję, że sam muszę do niej dojrzeć po prostu. Bo gdy pracuję nad swoją książką i czytam to, co sam napisałem właśnie z poziomu tej świadomości, to śmieję się sam z siebie, bo czytam to, co ja napisałem, tak jakbym czytał siebie i to pozwala mi powrócić do źródła, do siebie. I nieraz tak można mieć takie poczucie sprzeczności,
bo ten wgląd wydaje się być jednorazowy. No masz tylko świadomość, nic więcej nie ma. Nawet jeżeli utracisz uważność, to i tak gdzieś tam w życiu zatrzymasz się w miejscu, twój umysł sam wsiąknie do środka i upadnie. Albo na przykład obejrzysz sobie jakiś film czy nagranie nauczyciela i on ci o tym przypomni. Albo przeczytasz sobie książkę i też sobie o tym przypomnisz. Albo jak masz na przykład codzienną rutynę medytacji, albo jakąś praktykę, która cię uziemia. Niektórzy mogą pielić w ogródku, ktoś może zajmować się czymś innym. To każda jakby forma działania w życiu, zaangażowania w życie może być twoją medytacją, może być twoją praktyką duchową. I w ten sposób wszyscy razem sobie przypominamy o tym, jaka jest nasza prawdziwa natura, wiecie? I to bardzo uczy pokory. Uczy pokory, bo bez względu na to, jak bardzo uważasz, że jesteś zaawansowany duchowo, i tak zawsze twój umysł będzie miał jakiś interes w rzeczywistości, bo twój umysł chce przetrwać. Ty chcesz przetrwać. Całe twoje życie to jest przetrwanie. Ty nic innego w życiu nie robisz, tylko chcesz przetrwać. Zwróciliście na to swoją uwagę? Że praktycznie całym waszym życiem kieruje lęk i pogoń za przyjemnością. Nic więcej was nie interesuje w życiu. I to jest okej. I to jest to, co wszyscy robią. Nawet, wiecie, w duchowości jest przecież taka forma duchowego materializmu. Dlaczego ludzi tak bardzo interesuje prawo przyciągania? Tak naprawdę ludzie nie chcą rozwoju duchowego, tylko chcą uzyskiwać materialne korzyści, tak? To w ogóle nie jest duchowość dla mnie. To jest po prostu, nie wiem, zabawa wchowanego. Albo to jest jakiś taki poziom, kiedy ludzie chcą zaspokoić swoje braki i potrzeby. I to jest jak najbardziej okej. No bo jak zaspokoisz swoje potrzeby, no to co masz więcej innego do robienia? Albo gonisz dalej, bo twój neurotyzm i niepokój cię napędza, żeby ciągle działać. Albo się zatrzymujesz i uczysz się tego, jak być, tak? Jak być, jak odpuszczać, jak cieszyć się tym, co jest, jak bezwarunkowo oddać się życiu, jak być wdzięcznym, po prostu szczęśliwym, takiej szczęśliwości się uczysz, samej z siebie, bez potrzeby stymulacji czymkolwiek z zewnątrz. No i to są tak jakby dwa procesy. Z jednej strony uczymy się zaspokajać nasze potrzeby fizyczne, materialne, z drugiej strony uczymy się żyć duchowo. I tak samo jeżeli chodzi o duchowość, też mamy dwa procesy. Bo raz jest ten wgląd jednorazowy, on już praktycznie nie powinien od ciebie odejść. No praktycznie, bo to zależy jak to nazwiemy, tak? Czym jest dla ciebie oświecenie, czym jest dla ciebie przebudzenie, czym jest dla ciebie świadomość. Te rzeczy powinieneś przekontemplować i sobie przemyśleć. Tak solidnie, nie tak jednorazowo, tylko tak solidnie, naprawdę. Pójść pomedytować, pójść na jakiś satsang, przeczytać książkę, solidnie to uziemić, żebyś miał pewność, o czym ktoś do ciebie mówi, tak? I o czym ty myślisz i co ty masz na myśli, gdy w ogóle zadajesz pytania. I drugi temat to jest dojrzewanie do tego. To jest budowanie swojego życia, żeby ono było w zgodzie z twoim byciem. To jest zmiana twoich przekonań, zmiana twoich wartości, budowa fajnych relacji z ludźmi, które to wspierają, może zmiana zawodu, może nauka jakichś nowych umiejętności, no takie mistrzostwo ja to nazywam, duchowe. Inteligencja emocjonalna, umiejętność radzenia sobie z emocjami, rozpoznawanie błędów poznawczych, bo przecież cały czas umysł szuka czegoś, sam się oszukuje, jest w błędzie poznawczym koncentracji, bo na czymś się koncentruje, coś usuwa, tak, fiksuje się, kompensuje braki, idealizuje, projektuje, fantazjuje, racjonalizuje, tak? Umysł cały czas to robi, żeby przetrwać. To jest jedna wielka machina do przetrwania. I teraz jest takie pytanie, czy można coś zrobić, żeby mieć no, na stałe, permanentnie, cały czas, tu i teraz. I teraz znowu poruszamy się po dwóch światach równolegle. No bo z jednej strony ten wgląd jest jednorazowy i sru po ptokach, nie? Tu możemy się kłócić, argumentować, kto jest bardziej oświecony, kto mniej, kto jest zajebistszy, kto mniej, wiecie, ludzie na poziomie tej duchowości robią sobie siano z mózgów i po prostu kłócą się o byle pierdoły. Wiecie, temat, kto ma większe wibracje, kto jakąś tam reinkarnację miał, wiecie, takie bzdury po prostu. Dla mnie to są takie duchowe cukierki, nie wiem, dla dzieci, które szukają sobie jeszcze jakichś tam, no, swoich udziwnień. I drugi temat to jest to, czy potrafisz po prostu odpuścić to wszystko i żyć bez przekonań. Tak, w sensie jakbyś zakwestionował wszystkie przekonania i miał czysty umysł. Taki czysty, klarowny, pusty, przejrzysty umysł, bez myśli.
taki pusty, no po prostu widzący rzeczywistość taką, jaką jest, w tym stanie jedności albo niedualności. Czy jesteś w stanie to zrobić? I generalnie poziomu tego wglądu już się tak na dobrą sprawę nie da określić, bo jak dojdziesz do tej pustości, tej czystości umysłu, no to tam nic nie ma. Nie ma żadnego stanu świadomości, nie ma lepszego, gorszego, tam nic nie ma, tam jest pustość. Dlatego nieraz to się tak kojarzy z nihilizmem albo, wiecie, z takim surowym stanem zen. Ludzie mają różne skojarzenia co do tego. A to jest właśnie stan bez skojarzeń. To jest stan czystości, klarowności percepcji, taki niewysłowiony stan jedności. Jak wchodzisz w ten stan, jak on się pojawia w twoim życiu, to pojawia się też przepływ. I samo zjednywanie się z tą świadomością uruchamia proces budzący w człowieku kundalini. Przynajmniej tak to książkowo powinno wyglądać. A niektórzy ludzie różnie sobie to interpretują, mają różne inne doświadczenia. No i w zasadzie wychodzi trochę taki miszmasz. Teraz co nowy nauczyciel to mówi co innego, więc nic dziwnego, że ludzie po prostu ryją sobie czapki i sami nie wiedzą w co wierzyć, więc wiecie. Anyway, ja dzielę się swoim doświadczeniem, nie? I nie chcę nikomu nic wciskać na siłę. Czy się z tym zgadzasz, czy nie, to tak na dobrą sprawę jest mi wszystko jedno, bo ja tego doświadczyłem, ja to przeżyłem i w zasadzie to nie mam nic innego tutaj do roboty, dzielę się swoją własną wiedzą i się z tego cieszę, bo mi to sprawia ogromną przyjemność. Generalnie, jeżeli chodzi o pogłębianie tego stanu, no to obowiązuje cię ciągła dyscyplina i praca nad sobą. Niekończąca się historia, medytacja, robienie jogi, wszystkie te praktyki, które cię sprowadziły na tą ścieżkę, przygotuj się, że tak teoretycznie będziesz to robił przez resztę życia, no bo co innego będziesz miał do roboty? Będziesz słuchał nauczycieli, będziesz sobie medytował, będziesz sobie robił jogę, będziesz sobie reflektował, będziesz spadał z tej ścieżki, ale będziesz na nią wracał i w zasadzie to ta ścieżka będzie się podtrzymywać przez resztę życia, bo jak z niej zejdziesz, to będziesz czuł panikę, bezradność, depresję, włączy się twoje ego, zacznie cię oszukiwać, będziesz się czuł mały, słaby, bezradny, pojawi się lęk przed śmiercią, który jest, wiecie zresztą jaki jest lęk przed śmiercią, jak sobie go uświadomicie. Jest absolutnie odcinający wszelakie zwątpienia. Romantycznie to zabrzmiało. No, powracając. Jak sobie popracujesz trochę nad sobą, to ten stan wglądu, bycia, jedności, unii będzie dla ciebie coraz bardziej naturalny i coraz łatwiej będzie ci go utrzymywać do momentu, w którym rozpuścisz się w tym stanie tak, że nawet nie będziesz zwracał uwagi na to, gdy w nim nie jesteś, bo sam moment, gdy w nim nie jesteś, to i tak w nim jesteś. I to jest tak zwany stan niedualności. To jest stan, w którym zanika granica pomiędzy oświeceniem a nieoświeceniem, pomiędzy ego a nieego, pomiędzy mną a tobą, pomiędzy życiem a śmiercią, pomiędzy świadomością a nieświadomością, byciem a niebyciem, wszystkim i niczym. To jest już takie... niewysłowione. Jak to osiągniesz, to wymaga trochę takiej dojrzałości mentalnej, trochę też dystansu do siebie i takiego głębokiego zrozumienia, to już nie będziesz miał więcej pytań. Nie będziesz miał więcej pytań. Życie zamienia się w taką fajną zabawę. Trochę tak jakbyś był dorosłym dzieckiem, ale nie takim, wiecie, dorosłym dzieckiem w kwestii zaburzenia psychicznego, bo też jest takie zaburzenie. Ale to tak jakbyś miał, nie wiem... No ja mam poczucie, jakbym miał z 80 lat, jakbym przeżył już swoje własne życie a wewnątrz nadal czuję się jak dziecko. No i no, to tak mniej więcej bym opisał ten stan. W siebie. I mam jeszcze poczucie, że ja jestem całym życiem. W sensie, że... Nie kwestii tylko solipsystycznej, że moje życie dzieje się w mojej głowie, ale że ja jestem wszystkim, całym moim życiem. Jako jedna zunifikowana rzeczywistość. Czy ja dobrze powiedziałem? Dobrze to powiedziałem. A i żeby było tak fair, nie? Ja nie mówię tutaj wam wiedzy z książek, nie? Bo ja wiem, że teraz można sobie poczytać książki, a potem recytować innych. Ja mówię coś, czego ja doświadczyłem i przekontemplowałem to. Tak solidnie, hardkorowo, siedząc, nie wiem, już ponad 5 lat na dupci, medytując, reflektując, rozkminiając te tematy, czytając książki, oglądając innych, z pokorą oglądając innych, kwestionując siebie,
mając styczność z przeróżnymi doświadczeniami, różnymi, naprawdę. I myślę, że to jest to, co mogę wam dać, to jest moje doświadczenie, wiecie, ja nie lubię walić ściemy, nie lubię owijać w bawełnę, po prostu mi się nie chce i szkoda mi mojego czasu i waszego czasu, dlatego dzielę się swoim doświadczeniem i ważne jest, żebyście sobie to sami przemyśleli. Sami, przemyślcie to sobie, naprawdę, na spokojnie, wyłącz ten film, usiądź, pomyśl sobie, czym jest dla mnie przebudzenie, od kogo to wiem, czym jest dla mnie oświecenie, od kogo to wiem, czego ja tak naprawdę chcę, czym jest ten stan jedności. Czym jest kundalini dla mnie, czym jest energia, czym jest jaźń, czym jest miłość, te wszystkie tematy trzeba sobie przemyśleć racjonalnie, użyj umysłu, użyj ego, cokolwiek tam siedzi w tobie, ten twój mały zwierzaczek, który pragnie uwagi, ten, który czasami miewa wahania nastroju, a czasem zdarza mu się myśleć, że wie najlepiej na świecie, wiesz o kim mówię, nie? Wiesz o co chodzi, you know what I mean? No, kochane mi się pysie, to tyle jeżeli chodzi o ten film, to tyle jeżeli chodzi o ten przekaz, mam nadzieję. Boże, znowu się tak przejęzyczam, wiecie, nieraz jak wejdę we flow, to się przejęzyczam. Mam nadzieję, że pomogłem. Zostawcie lajka, zostawcie komentarz, zostawcie swoje przemyślunki. Zapraszam na grupę na Facebooku, wszyscy jesteśmy świadomością. Tam dzielę się fajnymi refleksjami, zadaję pytania coachingowe. Czasami terroryzuje ludzi, żeby robili coś więcej w ich życiu, a oni mówią, że oni nie chcą, bo oni chcą być i akceptować. A ja mówię, będziesz był, będziesz se akceptował i będziesz se działał, bo masz jeszcze całe życie do przeżycia. Zapraszam was na prywatne konsultacje, jeżeli macie ochotę ze mną pogadać, chcecie coś przerobić, chcecie coś podziałać więcej, z miłą chęcią zapraszam. Jeżeli chcecie zakupić któryś z moich kursów, a zrobiłem ich w tej chwili kilka, już zapomniałem ile dokładnie. Kursy są fajne, są dosyć krótkie, nie wszystkie. Kurs pewności siebie jest dłuższy. Ale stwierdziłem, że będę robił teraz krótsze kursy z tego względu, że chciałbym sobie stworzyć taki pakiet kursów i każdy byłby stosunkowo krótki i tani. I zamiast, wiecie, siedzieć 10-20 godzin nad jednym tematem, moglibyście sobie kilka tematów przestudiować w zależności od segmentu wiedzy, której potrzebujecie. Także rzućcie okiem, może coś wam się przyda. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt Find Yourself, możecie to zrobić poprzez PayPala, Patronite'a. Dzięki wszystkim patronom za wasze wsparcie. Moje serce się cieszy za wszystkie pieniążki. Wiecie, pieniążki, materia, prawo przyciągania, duchowy materializm i w ogóle. I coś jeszcze chciałem powiedzieć. Aha, jak chcecie, to wejdźcie na Instagrama, na Facebooka i cieszcie się życiem. Czy coś? Buźka. Miłego. Elo.